Dawidzie, dzisiaj szalejesz, diamentowa płyta, tak. Bursztynowy słowik. Tak, to prawda. Zaszalałem, musiałem te Fryderyki jakoś odbić sobie, bo w tym roku bez ani jednego, w zeszłym roku cztery, więc mocno się rozczarowałem, zawiodłem. No i na szczęście udało się właśnie wynegocjować, że miałem dostać jeszcze cztery inne nagrody dzisiaj, ale no, nie wiem, coś właśnie dostałem jakieś informacje, że to była przesada, że widać by było, że to jest już po prostu przygotowane i przekombinowane, więc tylko dwie nagrody dzisiaj, no ale mam nadzieję, że za niedługo się zbliża premiera drugiej płyty, więc mam nadzieję, że wtedy znowu jakieś fajne, dużo, dużo nagród, nie? Ale ja myślałam, że ty jesteś takim skromnym chłopakiem, a tutaj taki zachłanny na nagrody. Tak, nagrody są jedną z najważniejszych rzeczy w życiu i świadczą o tym, jak jesteś super i jeżeli ludzie jakby widzą, że dostajesz wiele nagród, to automatycznie myślą, że jesteś super. Myślisz, że słowik zaśpiewa do ucha? Wydaje mi się, że on nie wyda dźwięku, chyba że się na przykład go... Nie, też nie wydaje, robi takie skrzeczenie. To nie jest naturalny dźwięk słowika. Ewidentnie nie jest on super, ale i tak przyczyni się do tego, żebym ja był bardziej super, więc chyba dobrze. A lubisz, jak ci ktoś śpiewa do ucha? Nie lubię, jak ktoś śpiewa do ucha mi. Chyba że szepcze, ale też nie przepadam. Chociaż zależy, no bo to jak na przykład śpiewałby, nie wiem, śpiewałaby Scarlett Johansson do ucha, no to nie mam problemu, nie? Ona jest super, ja jeszcze nie jestem super, ale jak, jeżeli będę kiedyś, no to fajnie by było razem śpiewać do ucha. A jest też na przykład Julian Casablancas, to jest mężczyzna, ale też gdyby śpiewał mi do ucha, nie miałbym problemu. Nie mam. Bogusław Linda, ale to bym się bał raczej, to bym nie chciał. Ale szanuję jakby i to jest mistrz świata, ale chyba że na przykład... Nie, by to było kontrowersyjne. Nie, to nie. Bogusław Linda nie, bo to jest porządny facet, to nie ma co tam głupot odstawiać przy nim.